Witam wszystkich Państwa. Miło mi powitać Was na webinarze na temat Azure Security Center. Ja nazywam się Mariusz Giemza i będzie mi miło poprowadzić dla Was ten webinar. Jeżeli chodzi o moją osobę, współpracuję z Altcom Akademia, która to firma od lat jest największym dostarczycielem, dostawcą szkoleń w zasadzie w tej części Europy nawet, na pewno w Polsce. Tutaj widzą Państwo mapę kompetencji. Tak jak widzicie, ta mapa jest bardzo rozległa. Między innymi na tej mapie możecie znaleźć właśnie tą część cloudową związaną z Microsoftem, czyli Azure tutaj u dołu tej mapy. Natomiast zajmujemy się nie tylko Azurem, zajmujemy się również innymi dostawcami chmur publicznych, natomiast my tutaj oczywiście skupimy się na rozwiązaniach Microsoftowych. Zanim zaczniemy, to kilka słów o mnie. W związku z tym, że na tym świecie żyję już wiele lat, to mam dość duże doświadczenie, bo ponad 25 lat pracuję w IT. Ponad 20 lat jestem instruktorem. Natomiast moje obszary działania przez te lata były bardzo różne. Zaczynałem od systemów Unixowych, potem był Novell Network, potem Linuxy, Microsoft i od kilku ładnych lat zajmuję się rozwiązaniami chmurowymi. Jak ta chmura publiczna się pojawiła, stałem się od razu entuzjastą tej chmury, bo podoba mi się, że wszystko mogę robić praktycznie zdalnie, tak? Także nie muszę jeździć na wezwania. Jeśli są jakieś problemy, można to przeklikać przez przeglądarkę czy jakąś aplikacją desktopową, stąd można te problemy rozwiązywać bardzo szybko. Jeśli chodzi o tematykę szkoleń, którymi się zajmuję, no to tak jak mówię, są to rozwiązania w Azurze, od rozwiązań takich podstawowych, infrastrukturalnych, poprzez rozwiązania jakieś deweloperskie, aplikacyjne, DevOpsowe, to też jest Microsoft 365, to też jest security. Kontakt do mnie mailowy tutaj macie Państwo, gdybyście mieli jakieś pytania, czy nie wiedzieli, jakie szkolenia wybrać, zawsze można się skontaktować mailem. Maili nie ignoruję, odpowiadam, także zachęcam do kontaktu. Zacznijmy samą prezentację. Postaram się Państwu opowiedzieć o takich rzeczach, które tutaj są wymienione w tej agendzie, czyli o funkcjonalnościach Security Center na poziomie bezpłatnym i płatnym. Jak wyglądają komponenty samego Security Center, czyli opowiem Wam o politykach, opowiem o takich rekomendacjach, które Security Center potrafi generować. Opowiem o tym, co to jest Secure Score i jak interpretować, jak zabezpieczać się przed próbami ataków typu brute force, co to jest dostęp do maszyn wirtualnych typu just in time i jak wygląda Azure Defender i co może ułatwić, jeśli chodzi o zabezpieczenia. Co to w ogóle jest Security Center? Przede wszystkim usługa Azure Security Center jest to ujednolicony system zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury, nie tylko infrastruktury cloudowej, ale również infrastruktury hybrydowej, czyli możemy monitorować tutaj również rozwiązania poprzez odpowiednie konektory, rozwiązania, które macie w serwerowniach lokalnych, czyli w on-premise. Jakie ma zadanie główne? Główne zadanie to zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w centrach danych poprzez zapewnienie zaawansowanej ochrony przed pojawiającymi się zagrożeniami. Pamiętajmy, że działa to nie tylko w chmurze azurowej, można poprzez odpowiednie konektory również, które tutaj za chwilę pokażę, wpiąć chmurę Amazona, czy wpiąć chmurę Google'a i zbierać te informacje z takich środowisk hybrydowych.
Podstawowe funkcjonalności, no to jest to oczywiście taki centralny hub służący do monitorowania stanu bezpieczeństwa naszej chmurowej infrastruktury. Pozwala chronić, tak jak powiedziałem, nie tylko Azure'a, ale również środowiska wielochmurowe czy hybrydowe. Dąży do stałej oceny bezpieczeństwa naszego środowiska poprzez porównywanie konfiguracji naszego środowiska z pewnymi predefiniowanymi szablonami, które określają bezpieczeństwo na założonym poziomie. Możemy również w obrębie Azure Security Center wykorzystywać polityki bezpieczeństwa oraz testować nasze zasoby, naszą infrastrukturę pod kątem zgodności. Czyli jeżeli nasza organizacja, na naszą organizację nakładane są pewne zasady, którymi musimy się kierować, mogą to być zasady branżowe, mogą to być jakieś zasady wewnątrzorganizacyjne, no to dzięki takim zasadom można w prosty sposób badać i raportować konfigurację naszego środowiska w stosunku do właśnie zasad. Mamy również w obrębie Azure Security Center zalecenia dotyczące zapobiegania zagrożeniom oraz związane z nimi alerty zabezpieczeń. Czyli możemy dzięki Security Center korzystać z takich zaleceń, które po wprowadzeniu mają zwiększyć bezpieczeństwo naszego rozwiązania. To są oczywiście zalecenia, które są nam przedstawiane po porównaniu naszej infrastruktury z określonymi template'ami. Usługa Azure Security Center ma za zadanie rozwiązywać trzy najbardziej pilne problemy związane z zabezpieczeniami. Po pierwsze, szybka zmiana obciążeń. Tak jak wiemy, środowisko chmurowe jest bardzo dynamiczne. Ktoś kiedyś powiedział, że nie ma nic tak pewnego jak ciągłe zmiany w chmurze, w środowisku chmurowym, więc musimy bardzo szybko reagować na nowe pojawiające się usługi. Często z tego środowiska chmurowego korzysta w organizacji dziesiątki, setki użytkowników. Tworzą oni różnego rodzaju zasoby, od maszyn wirtualnych poprzez na przykład aplikacje, kończąc na chociażby systemach bazodanowych. Tych usług może się pojawiać codziennie bardzo dużo, więc musimy mieć tutaj elastyczny, dynamiczny mechanizm, który będzie kontrolował bezpieczeństwo tych usług. Pamiętajmy, że nie wszyscy, którzy korzystają z tych usług chmurowych, muszą znać się na bezpieczeństwie, czyli często mamy do czynienia na przykład z osobami, które odpowiadają za, powiedzmy, deployment aplikacji pod kątem zawartości tych aplikacji, natomiast nie od strony bezpieczeństwa nie są specjalistami, więc tutaj Azure Security Center ma nam zapewnić elastyczność w konfiguracji i monitorowaniu tych zasobów. Pamiętajmy, i to jest pierwszy problem, który rozwiązuje nam Azure Security Center. Drugim problemem to są coraz bardziej zaawansowane ataki, czyli hakerzy stosują coraz bardziej wyrafinowane ataki. No i również tutaj trzeba korzystać z narzędzia, które będzie monitorowało jakieś próby nielegalnego dostępu, jakiś anormalny ruch sieciowy i narzędzie, które będzie reagowało na tego typu wykryte incydenty. Azure Security Center korzysta z machine learningu, korzysta ze sztucznej inteligencji, stąd jest to mechanizm, który jest bardzo wydajny, jeżeli chodzi o zabezpieczenia usług chmurowych. Trzecim problemem jest w dzisiejszych czasach, może się wydawać śmieszne, ale brak wykwalifikowanych pracowników, czyli
coraz trudniej jest w związku z tym, że jest bardzo duże zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu bezpieczeństwa, znaleźć osoby, które są odpowiednio wykwalifikowane i które radzą sobie z zabezpieczaniem infrastruktury. Stąd Azure Security Center próbuje również taki problem rozwiązać. I to są te podstawowe problemy, z którymi Azure Security Center ma sobie poradzić. Jeżeli chodzi o poziomy tej usługi, to mamy dwa poziomy. Bezpłatny, który jest domyślnie zaimplementowany po stworzeniu subskrypcji, oraz standardowy, płatny. Za chwilę zobaczycie Państwo, jak wyglądają opłaty za tego typu usługę. Jeżeli chodzi o Security Center i porównanie funkcjonalności, to tak jak widzicie, warstwa bezpłatna, którą mamy zdeployowaną domyślnie po założeniu subskrypcji, ma bardzo ograniczoną funkcjonalność, czyli mamy ocenę naszego poziomu bezpieczeństwa, mamy darmowo informacje na temat zabezpieczeń i zalecenia, które powinniśmy wykonać, aby podnieść bezpieczeństwo naszej infrastruktury. Mamy również Secure Score, czyli ten wskaźnik bezpieczeństwa w platformie Azure, który punktowo, co za chwilę zobaczymy, ocenia bezpieczeństwo naszego środowiska. Natomiast płatna wersja, czyli ta wersja standard, usługa Azure Defender, ma oczywiście pełną funkcjonalność, czyli mamy przede wszystkim te funkcjonalności, które widzimy tutaj na tym slajdzie. Po pierwsze, jest to dostęp do maszyn wirtualnych na żądanie, czyli dostęp just in time, wtedy, gdy tego potrzebujemy, a nie otwarte porty przez cały czas funkcjonowania maszyny. Dalej, funkcje adaptacyjnego sterowania aplikacjami i wzmacnianie zabezpieczeń sieci, czyli są to narzędzia, które będą na przykład monitorowały sieć, monitorowały ruch w tej sieci i adaptacyjnie raportowały o wykrytych anomaliach. Dalej mamy dashboardy takie zgodnościowe, czyli możemy generować raporty, wskazując odpowiedni szablon pod kątem zgodności naszych zasobów z określonymi regułami. Czyli jeżeli na przykład organizacja musi spełniać reguły jakieś branżowe, które są wymuszane ustawodawstwem prawnym, no to możemy właśnie tego typu raporty generować i oglądać, czy nasze zasoby są zgodne z politykami bezpieczeństwa, czy są jakieś rozbieżności. Dalej, kolejnym elementem tej płatnej platformy jest ochrona przed zagrożeniami dla maszyn wirtualnych oraz dla serwerów w środowisku hybrydowym, czyli możemy do Azure Defendera podłączyć maszyny, które działają w on-premie czy u innych dostawców, dzięki czemu możemy monitorować bezpieczeństwo tych maszyn. Kolejną rzeczą jest to ochrona usług na poziomie platformy, czyli jeżeli korzystamy z takich usług jak na przykład Azure SQL czy Kubernetes Service do zarządzania i hostowania aplikacji skonteneryzowanych, czy używamy Azure Container Registry, czyli prywatnego rejestru kontenerów, to są usługi, przykłady usług działających na poziomie platformy i ta płatna wersja pozwala również monitorować te usługi oraz je chronić. Mamy również Microsoft Defendera dla endpointów, dla punktów końcowych, które można połączyć właśnie z takimi serwerami, które działają chociażby poza platformą. Pierwszym elementem platformy Azure Security Center są polityki. Tutaj mamy przykłady polityk, które znajdują się w platformie. Tych polityk takich predefiniowanych w platformie Azure mamy
około 1000. I to są polityki, które definiują różnego rodzaju ustawienia, które będą wymuszane na zasobach, których będą takie polityki dotyczyły. Jeżeli chodzi o polityki, to mamy, tak jak powiedziałem, około 1000 predefiniowanych polityk. Natomiast jeśli interesuje nas polityka, której nie znajdziemy wśród, czy ustawienie, którego nie znajdziemy wśród tych około 1000 polityk, możemy definiować customowe polityki, tworząc je od zera ręcznie albo bazując na jakichś politykach, które aktualnie istnieją, a po prostu modyfikując zawartość takich plików. Te polityki to są w formacie JSON-owym pliki, które określają parametry albo narzucają poprzez konfigurację różnych ustawień pewne ustawienia na usługach. Oczywiście możemy całą masę dodatkowych polityk znaleźć w różnych repozytoriach, chociażby na GitHubie są repozytoria związane z Security Center i politykami, które możemy sobie doinstalowywać do naszej infrastruktury. Jeżeli chodzi o polityki, to przede wszystkim możemy za pomocą nich uzyskiwać żądaną konfigurację wszystkich usług, które definiujecie na platformie Azure. Czyli dla przykładu definiujemy, powiedzmy, bazę SQL-ową na poziomie PAS, czyli definiujemy Azure SQL-a. Polityka bezpieczeństwa firmy wymusza szyfrowanie danych w bazie za pomocą kluczy, którymi zarządzamy my, a nie Microsoft, więc poprzez polityki można na etapie już tworzenia takiego rozwiązania bazodanowego wymusić, aby domyślnie taka baza była szyfrowana naszymi kluczami, które przechowujemy na przykład na keyvaultach. Mamy oczywiście w tych politykach wbudowane zasady domyślne, których możemy stosować. Możemy stosować te zasady niestandardowe, własne, customowe. Mamy tam polityki, które wymuszają zasady zgodności z określonymi przepisami czy regulacjami. I teraz chciałbym szybko pokazać, jak tutaj te polityki możemy przeglądać. Jestem zalogowany do jakiejś przykładowej subskrypcji. Mamy tutaj pozycję Security Center. W moim przypadku to Security Center zostało włączone trialowo na 30 dni w wersji z Azure Defenderem. Zobaczcie Państwo, tutaj na poziomie managementu widzimy w tej chwili, że jest to uaktywnione, wdrożone, czyli mamy Azure Defender Plan na subskrypcji wdrożony. I jeżeli chodzi o polityki, tutaj w managementie możemy sobie znaleźć polityki dotyczące określonych scope'ów, określonych obszarów. I tak jak widzicie, mamy tutaj subskrypcje i zaimplementowane tutaj jakieś standardy, które widzimy listę różnych standardów. I teraz, jeśli na przykład chcielibyśmy naszą infrastrukturę uczynić zgodną z określonymi przepisami, to możemy tutaj po prostu kliknąć w odpowiedni przycisk, który włączy nam zgodność z określonymi standardami, a w zasadzie testowanie tej zgodności. Jeśli chodzi o standardy, to oczywiście tutaj mamy więcej tych standardów. Z czasem na pewno będą się tutaj pojawiały kolejne. W momencie wprowadzenia Azure Security Center tutaj była jedna czy dwie normy, natomiast teraz, tak jak widzicie, jest tego więcej. Oczywiście takie polityki możecie również definiować ręcznie, nie tylko z wykorzystaniem Security Center. Mamy tutaj pozycję policy, w której możemy tutaj przypisywać sobie dowolne polityki. Akurat, tak jak widzimy, mamy tutaj na tej subskrypcji przypisane jakieś polityki. Możemy na poziomie compliance również tutaj sprawdzać, które zasoby są zgodne, a które są niezgodne z takimi przepisami, które opisuje dana polityka. Czyli tutaj widzimy na przykład jakąś normę CIS i widzimy tutaj wewnątrz, które
które zasoby są zgodne, a które nie i dlaczego nie są zgodne z daną polityką. Czyli tak jak tutaj Państwo widzicie, mogę sobie poszukać, mogę to filtrować po różnych zasobach, a następnie wejść w szczegóły mówiące o tym, co w danym zasobie jest niezgodne z polityką, którą sobie zaimplementowałem. Kolejną rzeczą bardzo przydatną to są rekomendacje Security Center. Rekomendacje Security Center ułatwiają operatorom, ułatwiają security oficerom wykonywanie czynności, które mają poprawić bezpieczeństwo naszego środowiska. Tutaj mamy przykład ekranu, który za chwilę pokażę realnie w portalu administracyjnym, który mówi o jakichś rekomendacjach, wymienia nam te rekomendacje, które powinniśmy wykonać. Również mówi, ile dana rekomendacja podniesie naszą ocenę bezpieczeństwa. Przede wszystkim te rekomendacje są to rekomendacje dotyczące zastosowania pewnych ustawień, czyli na przykład mogą to być rekomendacje dotyczące ochrony tożsamości, czyli chociażby włączenia wielokanałowej autentykacji, czyli MFA. Mogą to być rekomendacje, które sugerują na przykład włączenie szyfrowania przechowywania danych. Mogą to być rekomendacje, które zasugerują zmianę konfiguracji na przykład różnych usług, chociażby, nie wiem, klastra kubernetesowego, czy rejestru kontenerów, czy na przykład maszyn wirtualnych. Jeśli system znajdzie na stałe otwarte porty, na przykład dla RDP-a czy dla SSH, to zasugeruje na przykład podniesienie bezpieczeństwa poprzez skonfigurowanie just-in-time accessu, o którym za chwilę więcej powiem. Te zalecenia pogrupowane są według ważności, czyli mamy takie najbardziej istotne, poziom średni i najniższy poziom ważności. Obejmują one, tak jak powiedziałem, sieci, usługi kontenerowe, app serwisy, virtual machine scale sety, systemy bazodanowe, storage i usługi do zarządzania tożsamościami, czyli Azure Active Directory. Pamiętajcie, że wprowadzenie tych rekomendacji w życie oczywiście podnosi nam ocenę punktową, czyli ten bezpieczny wynik. Gdzie te rekomendacje możemy zobaczyć? Oczywiście przechodzimy do Security Center. Można to tak naprawdę zobaczyć z wielu stron. Mamy tutaj pozycję Blade Recommendation i tutaj powinny wyświetlić się rekomendacje dla mojego środowiska. To jest oczywiście jakaś subskrypcja testowa, więc tutaj nie należy się spodziewać jakiegoś wysokiego wyniku. O tym Secure Score za chwilę opowiem. Natomiast tutaj widzą Państwo listę rekomendacji, które powinienem wprowadzić po to, żeby podnieść ocenę naszego środowiska. I tak jak widzicie, ja celowo mam wyłączone MFA, bo no, jest to jakoś tam, powiedzmy, dodatkowe obciążenie dla logującego się użytkownika. Celowo wyłączyłem, żeby można było tutaj zobaczyć, że te rekomendacje się pojawiają. Widzicie tutaj, co należy zrobić, tak, czyli powinniśmy włączyć dla co najmniej użytkowników administracyjnych drugi kanał autentykacji. Widzicie tutaj subskrypcję, na której to należy zrobić. Możecie zobaczyć, jak to należy zrobić, czyli dodatkowo mamy procedurę, co należy wykonać, aby dane zalecenie zostało zaimplementowane. I tak jak tutaj powiedziałem, widzicie również ilość punktów, która zostanie dodana do oceny naszego bezpieczeństwa w mechanizmie Secure Score.
Kolejną rzeczą wchodzącą w skład Security Center to jest właśnie wspomniany przed chwilą Secure Score. Secure Score jest to usługa, którą kilka lat temu Microsoft wprowadził nie tylko w Azurze, ale również w Microsoft 365, oczywiście to jest ten sam mechanizm i to jest mechanizm, który ocenia nasze bezpieczeństwo w taki właśnie punktowy i procentowy sposób. To nam ma zagwarantować łatwy mechanizm oceny naszego bezpieczeństwa i ewentualnie jakby nagradzania nas za zmiany w naszej infrastrukturze i podnoszenie tego bezpieczeństwa. Więc każda zmiana powinna po pewnym czasie, pamiętajcie tutaj Państwo również, że jeżeli my wprowadzimy jakieś zmiany w infrastrukturze, to ten Secure Score nie natychmiast zauważy tą zmianę. Tak jak część z Państwa, która na co dzień pracuje z usługami chmurowymi, tutaj w usługach chmurowych pierwszego, czego się trzeba nauczyć, pracując w chmurze publicznej, to cierpliwości. Więc tutaj wykonane zmiany, one zostaną zauważone przez Secure Score, ale ma to zawsze swoją bezwładność, czyli nie dzieje się to w czasie rzeczywistym, więc tutaj warto o tym pamiętać. Pamiętajcie, że ten Secure Score daje Wam przede wszystkim taki snapshot aktualnej sytuacji w zakresie bezpieczeństwa, no i pomaga w ustaleniu priorytetów, którymi powinniśmy się posługiwać pod kątem właśnie zmian w zabezpieczeniach naszej infrastruktury. No oczywiście to wiadomo, czym wyższy wynik, tym niższy poziom ryzyka, bo czym wyższy wynik, tym nasze środowisko jest bezpieczniejsze. Pamiętajcie, że te wyniki się poprawią w momencie, kiedy wprowadzicie jakiekolwiek zmiany z tych zmian, które rekomenduje system rekomendacji, o którym mówiłem poprzednio. I teraz jeśli chodzi o Secure Score, to tutaj widzimy pozycję dotyczącą tej oceny bezpieczeństwa, widzimy jaki mamy wynik, no nie ma szału, tak, 17%, natomiast możemy tutaj właśnie również przez to przejść do rekomendacji, wykonać określone rekomendacje, które ten wynik nam poprawią. Tutaj oczywiście celowo tego nie robiłem, żeby ten wynik był taki, powiedzmy, bardzo domyślny. Kolejnym elementem, jeżeli chodzi o Secure Center, no to są ataki brute force. Te ataki, oczywiście metoda ataków znana, jeżeli mamy otwarty jakiś port, na przykład port RDP czy port SSH, no to prędzej czy później, a raczej prędzej niż później, zaczną pojawiać się próby ataków na taki port, czyli kierujemy na otwarty port określone żądania, aby uzyskać dostęp do maszyny wirtualnej, tak? Czyli próbujemy, powiedzmy, łamać hasła, odgadywać hasła, no metod jest tutaj wiele. I teraz jeśli chodzi o radzenie sobie z taką sytuacją, no to przede wszystkim najlepszym rozwiązaniem jest oczywiście wyłączenie publicznego adresu IP dla określonej maszyny wirtualnej i zastosowanie tak zwanego bastionu. Ten bastion jest to usługa płatna nie od ilości maszyn, które będą z tego korzystały, tylko od ilości sieci wirtualnych, w którym zaimplementujemy taki bastion w naszej infrastrukturze. Na czym polega ta usługa króciutko? Ta usługa polega na tym, że uzyskujemy dostęp do maszyny wirtualnej, która pracuje w naszej infrastrukturze w Azurze tylko z prywatnym adresem IP, poprzez przeglądarkę webową.
i ten bastion jest to taki gateway między klientem, który łączy się za pomocą portu 443 do przeglądarki, a infrastrukturą wewnętrzną, która korzysta z portu 3389 bądź 22 dla systemów Linuxowych. I teraz, jeżeli chodzi o tą usługę, to po włączeniu tej usługi po prostu dostęp do maszyn wirtualnych raczej, tutaj mówimy o dostępie administracyjnym, nikt nie wykorzystuje raczej bastionu do takiej codziennej pracy na maszynach wirtualnych, natomiast dostęp administracyjny doskonale się sprawdza, uzyskujemy poprzez okno przeglądarki, czyli po prostu dostajemy sesję SSH bądź pulpit zdalny RDP-owy w oknie przeglądarki. Kolejną metodą rozwiązywania tego problemu, jeżeli ten bastion no nie może być zastosowany, względy mogą być bardzo różne, możemy zastosować VPN-y, czyli stawiamy sobie bramkę VPN-ową po stronie Azure'a i konfigurujemy tą bramkę, ściągamy sobie klienta na stację roboczą i logujemy się z naszego komputera do bramki VPN-owej, czyli tworzymy tunel typu point to site. To oczywiście wykorzystuje się też głównie do czynności administracyjnych. Drugi rodzaj tunelu to może być tunel VPN-owy typu site to site, czyli mam serwer VPN-owy w organizacji, zestawiam tunel i tylko przez ten tunel mogę dostawać się do naszych zasobów w Azure. Kolejną rzeczą to jest uwierzytelnienie dwuskładnikowe, tak? I to jest doskonałe rozwiązanie, bo nawet jeżeli ktoś odgadnie hasło takiego użytkownika, no to uwierzytelnienie dwuskładnikowe oczywiście wymusi podanie, powiedzmy, kodu, czy podanie jakiegoś zatwierdzenie w jakimś, powiedzmy, Microsoft autentykatorze sesji i to też jest zwiększenie bezpieczeństwa. No, złożone hasła to oczywiście standard oraz ważna rzecz, ograniczenie czasu otwarcia portów. I to ograniczenie czasu otwarcia portów jest bardzo wygodnym rozwiązaniem, bo jest to rozwiązanie niestety, które wchodzi w skład Security Center, ale tej wersji komercyjnej. Czyli nie możemy tego zastosować w wersji darmowej. Co to jest? Otóż ten dostęp typu just in time pozwala określić zasady, jakie będą kierowały sesjami takimi administracyjnymi, ale nie tylko, bo tutaj ten dostęp just in time nie tylko dla administratorów może być stosowany, ale również dla na przykład deweloperów, którzy tam korzystają z tych maszyn wirtualnych do, nie wiem, testowania swoich rozwiązań. I możemy taki dostęp właśnie włączyć na zasadzie requestowania o niego. Czyli jeżeli port jest zablokowany, nie możemy się dostać, to musimy najpierw wygenerować request, który spowoduje otworzenie określonego portu. Porty mogą być dowolne, standardowo oczywiście są stosowane 22 i 3389, ale porty mogą być różne i po takim requestie port jest otwierany na określony czas, czyli na przykład domyślnie akurat jest to czas 3 godziny. Po tych 3 godzinach domyślnie automatycznie ten port jest blokowany, czyli nie jestem w stanie już nawiązać połączenia, chyba że wygeneruję kolejny request. Takie requesty oczywiście mogą być aprobowane, czyli jeżeli nie jestem na przykład global administratorem, a requestuję o to jakiś użytkownik, powiedzmy, który ma tylko uprawnienia do pracy w obrębie wewnętrznej maszyny, no to jeśli on zarequestuje o taki dostęp, no to ktoś musi go zaaprobować. Można oczywiście tą usługę skonfigurować w taki sposób, żeby to było automatycznie aprobowane. Czyli jeżeli mam możliwość zalogowania się do portalu Azure i kliknięcia wewnątrz maszyny wirtualnej w request access, no to oczywiście może to być realizowane automatycznie. Pamiętajcie, że just-in-time access zabezpiecza dostęp do maszyn
wirtualnych, które mają publiczne adresy IP i otwarte określone porty. Możemy w Security Center zablokować cały ruch przychodzący, tworząc odpowiednią regułę. No i oczywiście wszelkie zdarzenia związane z requestowaniem o taki dostęp są odnotowywane w Activity Logach, więc mam dokładny monitoring, mogę również poprzez alerty tego typu sytuacje wysyłać na przykład w postaci maili do jakichś operatorów bezpieczeństwa. Jak skonfigurować taki just-in-time access? Już Państwu szybciutko pokażę. Mam tutaj jakieś dwie maszyny wirtualne, nawet trzy, w których możemy to zastosować. Pamiętajcie Państwo, że potrzebujemy tego trybu pełnego Security Center. I teraz domyślnie sytuacja wygląda tak, że na networkingu tej maszyny, jak zaraz zobaczymy, otwarty jest port 22 SSH, więc mogę po prostu z zewnątrz nawiązywać połączenia na port 22 do tej maszyny. Jeżeli włączę Just-in-Time Access, a włączenie polega na kliknięciu po prostu w przycisk, sytuacja wygląda tak, że do Network Security Grupy, która udostępnia albo blokuje ruch do maszyny wirtualnej, dodawana jest nowa reguła, którą widzimy tutaj, która ten ruch na tym porcie 22 blokuje. I teraz, jeśli chcę uzyskać połączenie, no to muszę zarequestować o dostęp. Czyli mamy tutaj pozycję request access. Ja akurat jestem oczywiście global administratorem w tej chwili, więc tutaj nie ma żadnego mechanizmu akceptowania, to znaczy jak sobie zarequestuję, to jakby automatycznie się aprobuje ten request i teraz tutaj pojawia się, tak jak widzimy, kolejna reguła, która ma liczbowo niższy priorytet, czyli jest ważniejsza, bo jest czytana wcześniej, która mi ten ruch otwiera. I teraz przechodząc do Security Center, mogę tutaj określić w Azure Defenderze, sprawdzić, kto zarequestował i na jak długi czas ten port został otworzony. Czyli przechodzę tutaj do Azure Defendera, a następnie w Just-in-Time Accessie widzimy maszynę Linux VM, aktywny dostęp teraz, był jeden request. Tak jak widzicie, port 22 jest otworzony. Można tutaj obejrzeć właściwości tego połączenia, w zasadzie tej maszyny. Mogę również wyedytować to połączenie. I widzimy tutaj faktycznie, że domyślnie to połączenie jest aktywne przez 3 godziny, po czym ono zostanie zablokowane. Mogę, jeśli okaże się, że to połączenie jest niepotrzebne, zawsze je tutaj wyrzucić, blokując port. Więc w taki sposób możemy włączać Just-in-Time Access na maszynach wirtualnych. To dotyczy zarówno maszyn Windowsowych, jak i Linuxowych. Jeśli chodzi o plany, to tak jak Państwu mówiłem, ten plan standardowy Azure Security Center charakteryzuje się no, skromną dość funkcjonalnością, czyli widzicie, jeżeli Azure Defender jest wyłączony, ta funkcjonalność dotyczy tylko Secure Score i rekomendacji. Natomiast po włączeniu i co jest istotne, mogę włączać, tak jak widzimy tutaj na tym slajdzie, partiami określone usługi. Czyli jeśli nie potrzebuję chronić, powiedzmy, Kubernetesa, nie potrzebuję chronić container registry, no to mogę to wyłączyć i mogę tylko chronić te zasoby, które są dla mnie krytyczne, czyli na przykład, nie wiem, maszyny wirtualne, app serwisy, bazy SQL-owe i tak dalej. Widzicie tutaj przykłady cen, oczywiście są to ceny takie półkowe, że tak powiem, SRP. Zwykle organizacje, które posiadają jakieś umowy z Microsoftem, no te ceny mają niższe, tak? O kilkanaście procent
niższe. Tak jak widzimy, te ceny mniej więcej dla tych najważniejszych instancji to jest $15 miesięcznie za instancję. Czyli jeżeli mamy 10 serwerów, które chronimy, no to będzie nas to kosztowało miesięcznie $150. To wszystko oczywiście zależy od pewnych priorytetów. Często organizacje no, chcą oszczędzać i uznają, że opłata $15 dla maszyny wirtualnej, która kosztuje powiedzmy miesięcznie $150, no to jest to 10% wartości tej maszyny. Może się to wydawać dużo, natomiast z drugiej strony, jeśli dojdzie już do jakiegoś incydentu związanego z bezpieczeństwem, to na pewno te koszty no, likwidacji takich problemów będą zdecydowanie wyższe niż te $15 miesięcznie, także tutaj należy, wiadomo, podchodzić do tego w jakiś zbalansowany sposób. Jeżeli chodzi o plany Security Center, no to tutaj możecie w Azure Defenderze określać, co chcecie włączać albo co chcecie wyłączyć. Sam Azure Defender, tak jak powiedziałem, to jest ta pełna funkcjonalność. I przede wszystkim widzicie tutaj na dole tego głównego okna Azure Defendera takie podstawowe jego zabezpieczenia, czyli zabezpieczenia maszyn wirtualnych. Te zabezpieczenia maszyn wirtualnych, tutaj mamy jakieś maszyny, które akurat są niezabezpieczone przez Defendera, mamy jedną maszynę, która jest chroniona. Dalej Just-in-Time Access, mamy adaptacyjną kontrolę aplikacji, skanowanie bazy kontenerów, dalej zabezpieczanie adaptacyjne sieci, zabezpieczanie SQL-a, monitoring plików, mapę sieci oraz bezpieczeństwo internetu rzeczy, czyli IoT. I tutaj możecie stosować poszczególne komponenty. Pokażę Państwu, jak wygląda na przykład mapa sieci. Tutaj, tak jak widzimy, mogę sobie malować tą sieć, filtrując określone jakby poziomy czułości. Widzimy tutaj zasoby, które w mojej infrastrukturze się znajdują. Widzimy, jakie to są na przykład maszyny wirtualne, widzimy parametry tych maszyn, jakie powinniśmy tutaj zastosować czynności, aby właśnie podnieść bezpieczeństwo takiej infrastruktury. Jeżeli chodzi o Azure Security Center, to tak jak Państwu powiedziałem, on działa nie tylko w środowisku chmury Microsoftowej, ale możecie tutaj również poprzez konektory wpiąć chmurę AWS-u czy chmurę Google'ową. Można po prostu dokonfigurować sobie konto i zbierać informacje, analizować te informacje z wykorzystaniem tych konektorów w Azure Security Center. Jeżeli chodzi o samą funkcjonalność Azure Security Center, to tutaj mamy jeszcze takiego Blade'a Community, który to Blade zawiera linki do różnych forów społecznościowych z informacjami na temat samego Security Center. Pierwszy z tych linków tutaj, Community Forum, to jest link, który przekieruje nas do właśnie forum społecznościowego z informacjami na temat Security Center. Mamy tutaj no, po prostu forum, na którym możemy szukać sobie artykułów, możemy definiować, mamy tutaj informacje o nowościach i wszelkie informacje na temat Security Center. Dalej mamy Community Blog, czyli blog społecznościowy i artykuły na nim dotyczące właśnie Security Center, czyli bardzo bogate źródło wiedzy. Dalej mamy również tutaj na dole linka do GitHuba
i repozytorium dotyczącego właśnie Security Center. Zobaczmy, jest to Azure Security Center i tutaj jest cała masa kontentu, który możecie wykorzystać do tego, aby ułatwić sobie pracę w Security Center. Bo na przykład przeszukiwanie logów w Azure odbywa się za pomocą takiego języka, który się nazywa Custom Query Language. To jest taki język read-only, który służy do przeszukiwania logów i operacji takich searchowych na tych logach. I mamy tutaj chociażby przykłady różnego rodzaju zastosowania tego języka do przeszukiwania logów. Kolejną rzeczą w Security Center, która pojawiła się, o ile dobrze pamiętam, to chyba około 2 miesięcy temu, to jeżeli wasza organizacja wykorzystuje Azure Firewall, to za pomocą Security Center możemy również zarządzać takimi firewallami, czyli możemy tutaj w jednym miejscu definiować polityki dotyczące firewalli, można stworzyć takie wirtualne huby, można zarządzać wirtualnymi sieciami z wykorzystaniem Security Center, czyli wszystko od strony tutaj bezpieczeństwa. Dodatkowo możecie również wykorzystywać takie elementy jak automatykę. Tak jak ci z Państwa, którzy korzystają z Azure na co dzień, pewnie wiedzą, że ta automatyka w Azure jest to bardzo istotna usługa, no bo korzystamy z tej chmury publicznej i chcemy jak najwięcej tych rzeczy tutaj zautomatyzować. Więc jest tutaj również możliwość za pomocą Security Center wykonywania różnych czynności automatycznie. Czyli jeżeli na przykład Security Center wygeneruje nam jakiś alert, tutaj zobaczcie Państwo, ja mam jakieś przykładowe alerty, które są wygenerowane. Te alerty również są podzielone na różne poziomy ważności. Mamy takie o wysokiej ważności, mamy o średniej ważności, mamy jakieś tam akurat w moim przypadku nie ma o tej najniższej ważności. W każdym razie to są jakieś przykładowe alerty, których możecie zobaczyć tutaj treść. Możemy zobaczyć sobie zawartość takiego alertu. Natomiast możemy również za pomocą automatyki reagować na takie alerty. Czyli można wykonać określoną akcję. Tworzymy na takich kontach automatyki tak zwane automation runbooki, które na podstawie wychwyconego alertu przez Security Center wykonają określone akcje. I to mogą być dowolne akcje, które tylko sobie wymyślimy, opiszemy je za pomocą na przykład Pythona, czy za pomocą graficznego designera do takich workbooków, czy za pomocą PowerShella, i będziemy mogli taką automatyką się tutaj posługiwać. I do tego służy Security Center. O cenach już powiedziałem, więc tutaj nie będę się przy tym zatrzymywał. Jeżeli chodzi o szkolenia, które omawiają te tematy, to chciałbym Państwa zachęcić do udziału w takich szkoleniach. Przede wszystkim takie szkolenie AZ500 jest to szkolenie, 5-dniowe szkolenie, które dotyczy tematów związanych z bezpieczeństwem w Azurze. Nie 5, tylko 4-dniowe, jeśli przejęzyczyłem się, 4-dniowe szkolenie. Drugie z takich szkoleń, jeśli macie Państwo do czynienia z Microsoft 365, czyli bezpieczeństwo pod kątem od strony Microsoft 365, to jest szkolenie MS500. I kilka nowych szkoleń, które pojawiły się w ciągu ostatnich 2 tygodni tak naprawdę, to są szkolenia oznaczone literkami SC i odpowiednimi liczbami. SC900 to takie bardzo podstawowe szkolenie, jest to odpowiednik szkoleń AZ900 czy MS900, to jest takie jednodniowe szkolenie dotyczące bezpieczeństwa. Dalej już szkolenia bardziej zaawansowane, przeznaczone dla chociażby administratorów bezpieczeństwa, analityków, to jest szkolenie SC200.
szkolenie SC300 i SC400. Te szkolenia SC300 akurat opowiada o Microsoft Identity, czyli o zarządzaniu tożsamościami i dostępem, a SC400 jest to szkolenie Information Protection. To jest bardzo przydatne szkolenie, takiego szkolenia brakowało w tych szkoleniach Microsoftowych. Jest to szkolenie, które opowiada o usłudze Information Protection, czyli zabezpieczeniu treści, które przechowujecie w obrębie infrastruktury. Więc warto tutaj takimi szkoleniami się zainteresować. No i oczywiście zapraszamy, za chwilę postaram się odpowiedzieć na pytania, które ewentualnie Państwo zadawali, więc zapraszam do kontaktu z nami, jeżeli będą Państwo mieli jakieś pytania, no to tutaj macie Państwo dane kontaktowe, więc warto tutaj zwracać się do nas, chętnie odpowiemy na wszystkie Państwa pytania. Dobrze, mamy pierwsze pytanie, czy Security Center będzie działać zarówno dla maszyn Linuxowych, jak i Windowsowych? Jak najbardziej, sama usługa chroni zarówno maszyny Linuxowe, jak i Windowsowe. Brute Force, uwierzytelnienie dwuskładnikowe, jak rozumiem, chodzi o połączenie do Azure'a, a nie bezpośrednio do RDP-a. Jak najbardziej. Tutaj chodziło o połączenie do Azure'a, a nie do RDP-a. Nie RDP-em czy SSH do wnętrza maszyny wirtualnej. Czy może Pan wytłumaczyć różnicę pomiędzy Azure Defender Azure oraz Defender ATP? Generalnie ATP, czyli Advanced Threat Protection, jest to usługa, na którą trzeba mieć licencję przede wszystkim. Jest to usługa, która standardowo jest w licencji E5 Office 365 oraz w licencji Enterprise Mobility plus Security E5. I to jest usługa Advanced Threat Protection. Jest to usługa, która jest bardzo rozbudowaną usługą, bo potrafi chronić zarówno zasoby w Azure, jak i zasoby w on-premie. Można tą usługę rozbudowywać o monitorowanie ruchu sieciowego, który jest realizowany w on-premie, i wykrywanie za pomocą machine learningu jakiegoś anormalnego ruchu i reagowanie na to. To tak w takim wielkim skrócie, jeśli chodzi o różnicę. Czyli Azure Defender jest to usługa, która jest trochę mniej bogatą usługą niż Defender, czyli ten Advanced Threat Protection. Jeśli chodzi o to, na czym polega monitorowanie plików i na czym polega ochrona sieci. Monitorowanie plików, jeśli przechowujecie Państwo pliki w obrębie storage na Azure, czyli korzystacie z usługi Azure Files, to Azure Defender potrafi monitorować to, co znajduje się w obrębie Azure Filesów. Ochrona sieci to jest ochrona i skanowanie ruchu, przede wszystkim skanowanie ruchu sieciowego w obrębie infrastruktury chmurowej albo hybrydowej i również wykrywanie jakichś anormalnych zachowań i reagowanie na to. Na czym polega ochrona maszyn wirtualnych przez Azure Defender? No przede wszystkim to jest ten just-in-time access, ochrona łączenia się do maszyn wirtualnych, próby wykonywania jakichś czynności na maszynach, które są niedozwolone. I na to właśnie Azure Defender reaguje. Czy jeśli mam antywirusa na maszynie, jest on przydatny? Generalnie to jest tak, że maszyny wirtualne w Azure mają możliwość zainstalowania tak zwanych rozszerzeń. I teraz jeśli powiedzmy, akurat tutaj może wybiorę maszynę jakąś Windowsową, zobaczcie Państwo, tutaj mamy rozszerzenia, możecie dodawać do maszyn wirtualnych rozszerzenia. Jednym z takich rozszerzeń jest chociażby Microsoft Anti-Malware, czyli możecie doinstalować rozszerzenie, które jest zupełnie bezpłatne, dodać to rozszerzenie, odpowiednio je skonfigurować, czyli jakie na przykład pliki, czy jakie rozszerzenia nie chcecie skanować, kiedy chcecie robić skany,
pełne czy szybkie, to jest jakby jedna możliwość. Druga możliwość, jeśli chcecie, aby Security Center był, jakby obserwował to, co w obrębie maszyny jest, działa, to oczywiście nie możecie zastosować wewnątrz maszyny wirtualnej oprogramowania, które jest niezgodne z Azurem. I teraz zobaczmy, tutaj na tej liście rozszerzeń mamy chociażby Asset File Security, mamy chociażby semantykowego agenta do ochrony chmurowych rozwiązań. I teraz, jeśli zastosujemy takie rozwiązania, które są zgodne z Azurem i zgodne z Security Center, to w momencie, kiedy taki skaner wykryje jakieś niebezpieczeństwo w obrębie maszyny, to oczywiście Security Center przyjmie to do siebie jako alert i będziecie mogli na to w określony sposób reagować. Natomiast jeżeli na maszynie wirtualnej zastosujemy oprogramowanie antywirusowe, które no, nie będzie potrafiło przekazać informacji do Security Center, no to oczywiście to oprogramowanie antywirusowe będzie chroniło nam system operacyjny, będzie chroniło pliki, natomiast nie będzie pokazywało tego w Security Center. Pokażę Państwu, gdzie doinstalować takiego antymalware'a. Przechodzimy do maszyny, przechodzimy do rozszerzeń na maszynie, czyli extensions, i tutaj wśród tych rozszerzeń, które możemy dodać, znajdzie się rozszerzenie właśnie typu chociażby Microsoft Anti-Malware, tak? Czyli mamy Microsoft Anti-Malware, mamy Asseta, czy jakieś inne, innych agentów do antywirusowych do badania wnętrza systemów operacyjnych. Jeśli nie ma więcej pytań, to miło mi było poprowadzić tą prezentację dla Państwa. Jeszcze raz na koniec pokażę maila z kontaktem do mnie, znaczy slajd z kontaktem do mnie, więc gdybyście Państwo byli zainteresowani chociażby tą prezentacją, to jak najbardziej prośba o maila, w mailu zwrotnym wyślę tą prezentację. Dziękuję bardzo w takim razie za udział w webinarze. Mam nadzieję, że Państwa zainteresowałem tą tematyką i zachęcam do udziału w szkoleniach w Altcom Akademia i do udziału w następnych webinarach. Dziękuję bardzo, miłego weekendu i do następnego razu.